Ja chciałem przeczytać na początek jeden fragment z drugiego listu do Koryntian. Czwarty rozdział, werset od 7 do 10. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. O, te wspaniałe słowa. Pomódlmy się. Panie, tak dziękujemy Ci za ten czas, za to, że możemy być tutaj w tym miejscu i prosimy Cię, abyś błogosławił teraz rozważanie tego słowa i przemawiaj do nas, Panie. Prosimy Cię o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Słuchajcie, teraz mam tutaj tyle miejsca, że nie wiem, jak się tutaj rozkładać. Słuchajcie, ale chciałem Wam opowiedzieć, opowiedzieć taką historię na początek, która troszkę zilustruje to, czym chciałem się z Wami podzielić. Kiedyś mi żona powiedziała, że ona lubi, jak zadaję pytania albo opowiadam historię, więc dzisiaj jest taki dzień, że muszę słuchać żony. Jak zawsze zresztą. Ale czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek zamówić pizzę do domu? No chyba się zdarzyło. Czasami może, czasami rzadziej, czasami. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że zamówiliście pizzę, czekacie na nią, bo już jesteście głodni. W niektórych miejscach czeka się dłużej, w niektórych krócej. Ale nagle jest ten dzwonek do drzwi. Przyjeżdża dostawca pizzy. Tu już wszystko tak się, że tak powiem, gotuje. Podchodzisz do drzwi i już czujesz ten zapach. Już czujesz to, tej gorącej pizzy, taki zapach. O, jak, już myślisz, że za chwilę będziesz w tą pizzę wcinał. Otwierasz drzwi i widzisz coś takiego dziwnego. Dostawca trzyma pizzę w ręce. I ta pizza już nie jest okrągła. Ona tak jakoś obciekała mu po tych rękach, już taka jest powyginana, jakoś mu to jak zwisa tak z ręki. I on pyta, czy zamawiał pan pizzę? No ja zamawiałem pizzę pepperoni na przykład i tak ładnie pachnie, ale pan tak trzyma tą pizzę na tej ręce i tak odcieka panu ta pizza po tych rękach. A gdzie te ręce były wcześniej, tak nie wiem. I pierwsze pytanie, gdybyśmy zobaczyli coś takiego, to byłoby takie proste. Przepraszam, a gdzie jest pudełko? A gdzie pudełko? Bo wie pan, ja oczekiwałem produktu, który będzie zapakowany. Oczekiwałem, że pan mi przyniesie pizzę, może być na jednej ręce, ale w pudełku. Że będzie dobrze zapakowane. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego taka historia na początek? Bo wiecie, to pudełko jest warte tylko parę groszy. Tak naprawdę, gdy poszedłem do naszych sąsiadów tutaj do pizzerii i poprosiłem ich o pudełko, powiedziałem, zapytałem się, czy mogę kupić od nich pudełko, bo potrzebuję tutaj, żeby użyć go, to nawet nie chcieli ode mnie pieniędzy. Powiedzieli, proszę sobie wziąć, to gratis. To pudełko nie ma żadnej wartości tak naprawdę. Parę groszy. I wiecie, i tak naprawdę, ale gdy jest właściwie wykorzystane, we właściwym celu, to jest, nabiera takiej zupełnie innej wartości, zupełnie innego znaczenia. Wiecie, i to jest niesamowite, bo samo w sobie to pudełko nie ma wielkiego, nie wiem, jakiejś wielkiej wartości. Ale to, co jest w środku, czyni to pudełko wartościowym. Nadaje mu jakieś wartości. Nie samo pudełko w sobie. To jest parę groszy, które albo nawet nic, by tylko po prostu oddać. Wiecie, i to jest niesamowite, że pudełko, to nie pudełko czyni produkt, który jest w środku wartościowym, ale to ten produkt, który jest w środku, nadaje wartości temu pudełku. I dlaczego o tym mówię? Bo tak jak przeczytaliśmy w tym fragmencie, my jesteśmy tylko naczyniami. My jesteśmy naczyniami.
Biblia mówi, że jesteśmy glinianymi naczyniami, które łatwo jest stłuc, łatwo, jeżeli się upuści, nie będzie się ich pielęgnować właściwie, to bardzo łatwo jest je rozbić. To są kruche naczynia. Ale wewnątrz tych naczyń jest coś, co ma ogromną wartość. Wartość, która nieprawdopodobnie przewyższa wartość samego pudełka, tego opakowania. I to Chrystus jest tym, który nadaje nam wartości. Chrystus jest tym, który napełnia nas i czyni z nas narzędzia użyteczne dla swojej chwały. Wiecie, to jest niesamowite, bo my jako wierzący nie musimy się nadymać jakąś chwałą i myśleć sobie, o, jaki ja jestem wspaniały, jaki jestem wartościowy, och, patrzcie tylko na mnie, czerwony dywan mi tutaj rozpostał, bo ja idę, nadchodzę. Albo sypcie mi płatki róż pod stopy, bo nadchodzę. Nie. My jesteśmy tylko naczyniem. My jesteśmy tylko pudełkiem. Pudełkiem, które może ma wartość kilku groszy. Może mniej, może więcej. Jesteśmy tylko opakowaniem i to, co czyni nas wartościowym, to jest ten skarb, który jest w nas. Chrystus, nadzieja chwały, Kolosan 1,27. Chrystus w nas, nadzieja chwały. On jest tym, który nadaje nam tą wspaniałą wartość. I tak naprawdę my w naszym życiu nie musimy starać się, żeby być, nie wiem, takim pozłacanym pudełkiem, jakimś wypasionym, nie wiadomo jakim, takim cudownym pudełkiem, bo tak naprawdę to nie o to chodzi. Jedyne, czego potrzebuję w moim życiu, to być czystym, pustym i dostępnym. Wtedy to ma sens. Wtedy można użyć tego do konkretnego celu. Jeżeli jestem czysty, pusty i dostępny, to Chrystus bierze mnie, napełnia mnie i czyni ze mnie narzędzie swojej chwały. To nie ja w sobie. To nie ja, moje zasługi, ale to On czyni mnie takim. I On daje mi to, co jest Jego, daje mi swoje życie. Ja mam Jego życie w sobie. I to jest niesamowite, te trzy rzeczy, które są tak ważne w naszym życiu, żeby być czystym. No bo wyobraźcie sobie pudełko, które być może ktoś zużył, bo ktoś dostawca przyniósł pizzę, ktoś wyrzucił na śmietnik i dostawcy chodzą po śmietnikach i szukają tych pudełek, żeby jeszcze raz je użyć, taki recykling zrobić. One już są brudne, już się nie nadają do niczego. Oni chcą użyć czystych. I dlatego Bóg mówi, bądź czysty. Ale my czasami tak myślimy, a to jest taka ciężka praca, żeby być czystym, żeby się uświęcić, żeby być takim wyczyszczonym, wypolerowanym. Wiecie, powiem wam jedno. Jezus na krzyżu umierając wykrzyczał, wykonało się. On dokonał tego dzieła. To On sprawił, że my zostaliśmy oczyszczeni. On dokonał tego dzieła. To On nas oczyścił swoją świętą krwią, którą przelał za ciebie i za mnie. To dzieło zostało dokonane i my możemy po prostu przyjąć to, czego On dokonał. Wiecie, to jest niesamowite. Kolosan 2:14. Chrystus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Zabrał te wszystkie grzechy, zabrał te wszystkie rzeczy, które na nas ciążyły, które sprawiały, że byliśmy brudni, byliśmy nieczyści i przybił je do krzyża. I wymazał je. Wymazał całkowicie ten obciążający list dłużny. Przybił go do krzyża i powiedział, teraz ja sprawiłem, że jesteś czysty. On uświęcił nas. Wiecie, tutaj Stasiu wspomniał wcześniej ten werset na samym początku, ale tak jak jest powiedziane w Efezjan, w 5 rozdziale o mężach i żonach, jest powiedziane, że mężowie miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To Chrystus uczynił.
To On uświęcił, to On, Jego dziełem jest uświęcenie, oczyszczenie przez kąpiel słowa i On przysposabia ten Kościół, który jest bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. On oczyszcza, to jest Jego dzieło. I my nie musimy myśleć i zmagać się z tym, ojejku Boże, tym, ja muszę zrobić to i to i dopiero wtedy będziesz mógł mnie użyć. Dopiero wtedy będziesz mógł mnie napełnić. Ja mówię, pozwól, ja oczyszczę Cię. Ja dokonałem tego na krzyżu. Ja oczyszczam Cię. I nawet jeżeli się zawrócimy, nawet jeżeli zgrzeszymy, to jak 1 Jana 1,9 mówi, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To pudełko może być czyste. To pudełko może być czyste. Dzięki temu, co On dokonał. Nie dzięki temu, że ja chodzę i szukam i próbuję. To nasze starania oczyszczenia siebie, to jest właśnie coś takiego, żeby ktoś szedł na śmietnik i tam szukał pudełek i próbował jakoś je tam wyskrobać, oczyścić, wysuszyć, żeby może miało jakieś tam... Nie. On po prostu bierze i czyni to pudełko nowym, czyściutkim. Nie używa, takim po prostu... Nawet troszkę serwerka tutaj nam dali. Ale On czyni to czystym. Przepraszam, trzeba to zamknąć teraz. No, ale to jest pierwsza rzecz. Musi być czyści. On chce nas użyć i to jest Jego dzieło. On to uczyni. Ale druga rzecz, pusty. No bo jeżeli w pudełku coś jest, to nie można tego napełnić. Tak naprawdę tylko puste naczynia można napełnić. Zgodzicie się z tym? Tylko puste naczynie można w jakiś sposób napełnić. I wiecie, i to jest niesamowite, że On może napełnić to, co jest puste i to, co pragnie tego napełnienia. I On będzie wierny i On napełni. Wiecie, puste, gdy czytamy tą historię z 1 Królewskiej 17 rozdziału, wdowy, która nie miała nic, a przychodzi do niej Elizeusz i mówi, a nakarm, daj mi coś. Wiecie, to jest niesamowite, bo te puste naczynia wdowy napełniały się tą oliwą. I oliwy nie brakowało. Ale one napełniały się, bo były puste. Gdyby były pełne, to nie mogłyby się napełnić. Wiecie, gdyby były w jakiś sposób przepełnione. I gdy my jesteśmy przepełnieni w naszym życiu samą sobą, tym światem, rzeczami z tego świata, to ciężko jest nas napełnić Bożą obecnością, bo jesteśmy tak przepełnieni. Dlatego Bóg mówi, bądź pusty, a ja Ciebie wypełnię. Wiecie, puste naczynie może oznaczać otwartość na to, co Bóg chce zrobić w nas. Na to, co Bóg chce uczynić w nas. Wiecie, to jest takie, że może Bóg chce uczynić wspaniałe rzeczy przez Ciebie i w Tobie, ale mówi, opróżnij się z tych wszystkich rzeczy, które są z tego świata. Pozwól, że ja napełnię Ciebie swoją obecnością, swoim życiem. Bądź pustym naczyniem, które On będzie mógł napełnić. I będziesz doświadczał niesamowitych rzeczy. Wiecie, to jest takie, tak praktycznie, zacznij może jakąś służbę, zacznij coś robić, podejmij jakiś krok wiary, opuść strefę komfortu, może podejmij wreszcie jakąś taką decyzję, która... czasami my się boimy zmiany, boimy się podejmować decyzji, a dlaczego ja miałbym zrobić to albo to, bo to jest jakaś zmiana, jestem przyzwyczajony do tego, w czym jestem, kim jestem, do tych moich czterech ścian. Podejmij wyzwanie. Opróżnij się ze swoich preferencji, swoich, nie wiem, jakichś oczekiwań i pozwól, że ja zacznę napełniać Ciebie. Że ja wypełnię Ciebie. I doświadczyć czegoś pięknego, co ja mogę zrobić w Tobie. Ja się modlę się o to, żeby ten Kościół był takim pustym miejscem, które Bóg będzie wypełniał swoją obecnością. Nie programami ludzkimi, nie jakimiś pomysłami ludzkimi, ale żeby wypełniał to Bóg swoją obecnością. Żebyśmy byli przepełnieni Bożą obecnością. I tym, co Bóg chce robić w nas. Wiecie, On chce nas użyć, tylko mówi, bądź czysty, bądź dostępny. Znaczy, bądź pusty. I co trzecie? Bądź dostępny. Dostępny. Przychodzę do Boga, Boże, jestem pusty. Proszę, użyj mnie na swoją chwałę. Proszę, zrób to, czego Ty chcesz. Napełnij mnie
tą obecnością, żebym ja mógł po prostu być narzędziem użytecznym dla Ciebie. Wiecie, ja jak zawsze, gdy myślę o tej dostępności, to zawsze myślę o jednym fragmencie, który to jest mój jeden z ulubionych fragmentów. I czytam tę historię w Jana w 6 rozdziale. Nie? O tym, jak Jezus nakarmił 5000 ludzi. Nie? I znaczy, serce Boże było, trzeba ich nakarmić. Znaczy, przyszli słuchać Słowa Bożego. Jezus powiedział, słuchali, są już utrudzeni, mają daleko do domu, no to wypadałoby ich jakoś nakarmić, zająć się nimi. Ale zawsze najpierw jest Słowo Boże. Najpierw jest Bóg, Jego obecność. Bóg, zobaczcie, Jezus nie nakarmił dla samego nakarmienia. Po prostu tylko to, bo zobaczył ludzi, którzy gdzieś byli na jakiejś imprezie, pomyślał sobie, a może fajnie byłoby ich nakarmić, bo są głodni i do widzenia. Nie, to byli ludzie, którzy przyszli słuchać Słowa. To byli ludzie, którzy przyszli do społeczności, żeby poznawać Go i słuchać tego, co ma do powiedzenia. Wtedy Jezus powiedział, może ich nakarmimy, bo daleka droga przed nimi. Wiecie, no i uczniowie oczywiście zszokowani, no ale Jezu, jak my ich nakarmimy? Przecież, zobacz, jesteśmy na pustkowiu, żadnego... Żeby tu nazwy nie mówić, ale niech będzie. Żadnego Lidla, żadnej Biedronki, żadnego Carrefoura, żadnego Piotra i Pawła, żeby też Tesco z każdego kraju, żeby było. Nie tylko tutaj, wiecie, z jednej. Okej, nie ma tu takich sklepów. Nie ma bazarków. Gdzie pójdziemy, nakupimy dla tylu ludzi jedzenia? No ale Jezus mówi, naprawdę? Popatrzcie na mnie. Co macie w ogóle? Macie coś do jedzenia tutaj? No nie, no jest tylko jeden taki mały chłopak, jakiś chłopiec, który ma tylko 5 chlebów i 2 ryby. Ale co to jest w porównaniu tego wszystkiego, do tych potrzeb, które są na tym wokół nas? To jest nic. Wiecie, i zawsze właśnie to jest mój ulubiony taki bohater wiary niemalże, bo wiecie, wyobraźcie sobie tego chłopczyka, który, bo tam jest Biblia, o nim mówisz, chłopiec, młody jakiś chłopak i być może to ma wszystko, co miał. Niósł to do domu, może do swojej rodziny, która potrzebowała. Mama go wysłała na zakupy, dała mu listę, powiedziała, kup 5 chlebów, 2 ryby. I nagle, jak ja teraz oddam, to co powiem mamie i tak dalej, lista. Ale Jezus powiedział, dajcie to, co macie. I ten chłopak, który po prostu popatrzył na te potrzeby, które są wokół niego, patrzył na te 5000 ludzi, patrzył na te 5 chlebów, 2 ryby, to jest nic. Ale to jest właśnie ta dostępność, o której mówimy. Ta dostępność. Gdy ja mówię, Boże, po prostu nie mam za wiele. Nie mam co zaproponować. Może nie jestem wystarczająco dobry, ale proszę Cię, użyj tego, co mam. Oddaję Ci to, co mam. Użyj to na swoją chwałę. I Jezus wziął te 5 chlebów i 2 ryby. I wiemy dobrze, jak rozmnożył to wszystko. Wszyscy się najedli. 5000. Jeszcze zebrali 12 koszów pełnych odpadków. Znaczy, dostępność. Czy jestem czysty, pusty i dostępny, żeby Bóg wziął i napełnił mnie sobą i zaczął zmieniać moje życie i zaczął używać mnie w swoim doskonałym planie? Czy jestem dostępny? Boże, może nie mam zbyt wiele. Boże, może nie jestem wystarczająco elokwentny, może to, może tamto, ale wiesz co, Boże, to, co mam, to daję Tobie i użyj to na swoją chwałę. W Twojej chwale niech to się wydarzy, nie w mojej. Wiecie, co jest niesamowite? To, czym, jakby to, co Bóg mi tak pokazał przez to wszystko, kto może być naczyniem dla Pana? Wiecie, najmądrzejszy na tym świecie nie jest wystarczająco mądry. Najbardziej elokwentny, tak naprawdę nie jest tak elokwentny. Zawsze może trafić na kogoś bardziej elokwentnego. Być może nawet najczystszy człowiek, który czyści się regularnie, nie jest wystarczająco czysty. I to mi przypomina, jak pastor Sibeli kiedyś opowiadał, gdy był w Turcji na, tam na jakimś wyjaździe misyjnym i zobaczył tych ludzi, którzy tam na wezwanie tych tam z meczetu oprawiają różne rytuały, modły i obmywają się. Obmywają swoje ręce, swoje stopy i tak dalej. Obmywają się po to, żeby móc być przed Panem. I on podszedł kiedyś do tego człowieka i powiedział tak,
jeszcze tak zapytał go, dlaczego to robi, bo on mówi, że musi się obmyć, żeby być czystym, żeby być przed Panem. A on zapytał go, a kto oczyści twoje serce? Kto obmyje twoje serce? Możesz się obmyć cały na zewnątrz, możesz być cały czysty, ale nie jesteś wystarczająco czysty, bo twoje serce jest brudne. I tylko Chrystus może to zrobić. Tylko Chrystus może oczyścić ciebie, bo On tego dokonał 2000 lat temu na krzyżu. On obmył nas swoją świętą krwią. I to jest niesamowite. Najbardziej religijny nawet człowiek może być niewystarczająco religijny. Nawet najbardziej, nie wiem, może utalentowany człowiek nie jest wystarczająco utalentowany, żeby być naczyniem. Dlatego, wiecie, to jest takie niesamowite, że proste, gliniane naczynie, które jest czyste, które jest puste, które jest dostępne, On może je wypełnić. On może je wypełnić swoją obecnością. On może dać coś niesamowitego. I wiecie, to proste naczynie, w którym znajduje się niewysłowiona wartość. Chrystus w nas, nadzieja chwały. I my jako te gliniane naczynia, w których jest ten skarb. Wow. Pomyślmy o tym. Jaką wartość Bóg nadaje nam. Nie dlatego, że jesteśmy wspaniali, ale dlatego, że jesteśmy czyści, puści i dostępni. I On napełnia nas. On napełnia nas. I to jest niesamowite, że to nadaje nam ogromną wartość. To nie naczynie nadaje wartość temu, co jest w środku, ale to, co jest w środku, nadaje wartość temu, co jest na zewnątrz. Wiecie, i zazwyczaj jest tak, że jak kupujemy jakieś rzeczy, to nie kupujemy ich dla pudełka, bo pudełka często się wyrzuca do śmieci. Chociaż czasami zdarza się, że niektóre rzeczy to trzymamy te pudełka, bo nam się wydaje, że do gwarancji są potrzebne albo coś i tak dalej, i tak dalej. I potem się okazuje, że tych pudełek mamy naskładane tyle w domu, że potem nadchodzi taki dzień, że aha, trzeba się pozbyć tych pudełek wszystkich. Bo my kupujemy rzeczy nie dla pudełka, a dla tego, co jest w środku. I tak samo jest to. To nie chodzi o nas. To nie my, ale Chrystus w nas. On ma przeogromną wartość. I On jest tym, który nadaje nam wartość, naszemu życiu. Wiecie, to jest coś, czego ja naprawdę, Bóg mnie tak ostatnio dotyka, że po prostu mówi, pozwól, że ja oczyszczę ciebie. Opróżnij się z tych wszystkich śmieci tego świata. Bądź dla mnie dostępny, a ja napełnię ciebie. I użyję ciebie. Użyję ciebie. I będziesz po prostu doświadczał wspaniałych rzeczy. Amen? Pomódlmy się. Panie, tak dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami, jesteś pośród nas. Że Ty, Panie, używasz nas, tych pustych naczyń, które być może nie mają zbyt wielkiej wartości, ale Ty, Panie, nadajesz nam ogromną wartość poprzez to, co uczyniłeś, Panie. Przez to nowe życie, które nam dajesz. Przez to, Panie, że to, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe w Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy teraz żyć tym nowym, zmartwychwstałym życiem, które mamy w Tobie. Uwielbij się, Panie, pośród nas i dziękujemy Ci jeszcze raz za ten czas. Błogosław resztę tego nabożeństwa. Powierzamy Tobie siebie i naszych bliskich. O to wszystko prosimy Cię, Panie, w Twoim świętym imieniu. Amen. Mej
gdzie pójdziesz ty, ja pójdę też. Mój strach utonie w twojej łasce, bo ręka twa prowadzi mnie. I ty mnie nigdy nie zawiodłeś, wiem teraz też, nie zawiedziesz mnie. Będę wzywać imię twe. Mej duszy pokój w tobie jest, gdzie pójdziesz ty, ja pójdę też. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie prowadzisz. Weź mnie głębiej, niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w twojej obecności. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie prowadzisz. Weź mnie głębiej, niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w twojej obecności. Będę wzywać imię twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy pokój w tobie. Duszo ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń, z mocą wywyższaj Go. Duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Wraz ze wschodem słońca znów nadszedł czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną, wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. Duszo ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń, z mocą wywyższaj Go. Duszo ma,
wyzwalasz, Panie. Twe serce miłe, wielkie imię Twe. Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni. Wiele powodów, by uwielbiać Cię. Duszo ma Pana chwa, oddaj Bogu pieśń. Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma. Uwielbiam Boże Cię. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę. Nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.